Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Akademii Młodych Serc. Mam przyjemność już po raz kolejny dla Państwa przedstawić wykład, oczywiście także związany z kwestiami dietetycznymi. W tym przypadku będę omawiać kwestie związane z chorobami tarczycy i zaleceniami dietetycznymi właśnie w tym przypadku. Nazywam się Dominika Matuszek, jestem pracownikiem Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki na Politechnice Opolskiej i temat, tak jak już wspomniałam wcześniej, choroby tarczycy, zalecenia dietetyczne. Jedna ważna rzecz, ponieważ czas nagrania też mamy w pewnym stopniu ograniczony, dlatego też nie omówię oczywiście wszystkich zaleceń, ale skupię się na grupie produktów, które najczęściej stanowią pewien problem, co do których często jest pewnego rodzaju dezinformacja, więc mam nadzieję, że temat, który Państwu przedstawię, pozwoli Państwu rozjaśnić pewne kwestie związane z chorobami tarczycy, a dokładnie z dietą. Na początku tylko takie krótkie wprowadzenie, czym jest tarczyca. Tarczyca jest organem niesamowicie ważnym dla naszego organizmu, ponieważ odpowiada za gospodarkę hormonalną i przez to tak naprawdę reguluje pracę naszego organizmu, a dokładnie funkcjonowanie układu nerwowego, pokarmowego, rozrodczego czy też po prostu przemianę materii. Tarczyca wpływa na wiele funkcji życiowych, między innymi na temperaturę ciała, potliwość, nastrój, pracę serca, pracę mięśni czy pracę jelit. W przypadku tarczycy warto rozróżnić, czym są hormony tarczycy, ponieważ jak zapewne Państwo wiedzą, przy badaniach laboratoryjnych w surowicy krwi, żeby określić pracę tarczycy, oznaczany jest tak zwany hormon TSH. Natomiast warto wiedzieć o tym, że TSH nie jest w ogóle hormonem tarczycy, jest hormonem przysadki. Natomiast to właśnie TSH reguluje pracę tarczycy, a dokładnie reguluje wydzielanie przez nią dwóch podstawowych hormonów tarczycy, czyli tyroksyny i trójjodotyroniny, czyli w skrócie T3 i T4. Oprócz tego jeszcze tarczyca pełni jedną funkcję, ponieważ dokładnie komórki C tarczycy wydzielają jeszcze jeden hormon, czyli kalcytoninę, która odpowiada m.in. za gospodarkę wapnia. TSH, tak jak powiedziałam, reguluje pracę tarczycy i na zasadzie sprzężenia zwrotnego, tak jak jest to tutaj na tym slajdzie, na podstawie sprzężenia zwrotnego wzrost poziomu TSH jakby informuje tarczycę do wyprodukowania hormonów T3 i T4. Natomiast w ślad za tym stężenie hormonów T3 i T4 w organizmie daje informacje do podwzgórza i do przysadki o zmniejszeniu wydzielania hormonów przez podwzgórze TRH, przez przysadkę właśnie TSH. Dlatego też w momencie, kiedy mamy do czynienia z nadczynnością tarczycy, czyli z nadprodukcją hormonów T3 i T4, w wyniku właśnie tego sprzężenia zwrotnego w surowicy krwi mamy niski poziom TSH, natomiast w przypadku niedoczynności tarczycy sytuacja jest odwrotna, czyli wtedy tarczyca produkująca jakby mniejsze ilości T3 i T4 nie daje jakby pełnego sygnału zwrotnego, żeby przysadka przestała produkować TSH, w związku z tym TSH wtedy w surowicy krwi jest podniesione. Bardzo ważną rzeczą, niesamowicie ważną rzeczą, o czym możemy sobie nie zdawać sprawy, jest to, że tak naprawdę tarczyca produkuje zaledwie 20% T3. T3 to jest ta forma aktywna hormonu, który wpływa na nasz organizm, natomiast pozostała część tego T3 jest generowana z T4, czyli w wyniku odłączenia jednego atomu jodu powstaje nam ta forma aktywna, czyli z T4 powstaje T3. O tym możemy nie wiedzieć. Co więcej, to nie tarczyca w tym przypadku jakby odpowiada za te 80% formy aktywnej T3, ale wątroba, jelita i nerki. Dlatego przy chorobach tarczycy nie skupiamy się tylko i wyłącznie na tarczycy, ale przede wszystkim także na tych trzech pozostałych organach. Czynniki, które powodują zwiększenie konwersji T4 do T3, to m.in. takie składniki jak selen, cynk, żelazo, czy właśnie zdrowe jelita, wątroba, czy też nerki. Natomiast zmniejszające konwersje T4 do T3, i jest ich zdecydowanie więcej, to nadmiar aktywności fizycznej, mało odżywczy pokarm, czyli przede wszystkim pokarm, który dostarczamy, ale nie jest źródłem składników odżywczych, czyli jesteśmy niedożywieni, pomimo tego, że spożywamy jakby odpowiednią wartość energetyczną diety.
Niedobór węglowodanów w diecie. Przyjmuje się, że wątroba, tarczyca potrzebuje jakieś 150 g węglowodanów dziennie. Niedobór kwasów tłuszczowych, nasyconych kwasów tłuszczowych, czy też stres, infekcje, przemęczenie. Zresztą osoby, które mają niedoczynność tarczycy, zdecydowanie widzą pogorszenie pracy organizmu, pogorszenie pracy tarczycy w okresie, kiedy są przemęczeni. Dysbioza jelitowa, czyli zaburzenie flory jelitowej przewodu pokarmowego, czy stosowane zbyt często antybiotyki, sterydy bądź antykoncepcja. Stąd też bardziej, częściej tak naprawdę niedoczynność tarczycy, czy nadczynność tarczycy, czy choroba Hashimoto, czy Gravesa bezsedowa dotyczy płci żeńskiej. Pierwsza z chorób najczęściej spotykana to niedoczynność tarczycy. Tak jak już wspomniałam, tak tutaj w tym przypadku też częściej ona dotyczy kobiet. Wiąże się ona z niedoborem hormonów tarczycy. Na tym slajdzie macie Państwo przedstawioną twarz osoby, która jest w okresie jakby nasilonej niedoczynności tarczycy. Po jej twarzy widać jakby zmęczenie, tak? Te oznaki, które są na twarzy, czyli obrzęki wokół oczu, czy też kwestia ciemniejszych cieni pod oczami, obrzęk twarzy, sucha twarz, łamliwe włosy. To są rzeczywiście sytuacje, kiedy ta niedoczynność tarczycy jest mocno jakby rozchwiana. Natomiast objawów niedoczynności tarczycy jest mnóstwo. I tak naprawdę to, co Państwo widzą na slajdzie, to jest tylko część objawów niedoczynności tarczycy, więc widać, że ta niedoczynność tarczycy jest wieloaspektowa. Między innymi zaburzenia odczuwania ciepła, zimna. Najczęściej te osoby szybciej czują zimno, wysuszenie skóry, różnego rodzaju obrzęki spowodowane gromadzeniem wody, wzrost masy ciała, zaparcia, osłabienie, senność, depresja bądź objawy depresji, zaburzenia cyklu menstruacyjnego, czy też spłycenie oddechu. Przykładowo te osoby, które mają niedoczynność tarczycy i mówią dosyć dużo, szybko, to bardzo często właśnie ze względu na ten spłycony oddech muszą łapać powietrze, co jest rzeczywiście czasami bardzo charakterystyczne. I inne rzeczy typu zmniejszenie libido, czy bóle stawów, czy też sztywność mięśni. Przeciwstawna do niedoczynności tarczycy jest nadczynność tarczycy. Ona zdarza się rzadziej, jednak jest ona jakby bardziej niebezpieczna dla zdrowia i dla życia, ponieważ może finalnie doprowadzić do wielu problemów zdrowotnych. Takim bardzo istotnym jest tak zwany przełom tarczycowy, czyli zaburzenie na poziomie pracy wielu organów w naszym organizmie. Jest to sytuacja zagrażająca życiu osoby z nadczynnością tarczycy. Tutaj na tym slajdzie też mają Państwo przedstawioną twarz osoby, która posiada nadczynność tarczycy w takim etapie, kiedy ta nadczynność tarczycy jest jakby bardzo intensywna. Charakterystyczne wole, które może powstawać, bądź też wyczeszcz oczu. Osoby te są jakby przeciwstawne do osób z niedoczynnością tarczycy, ponieważ są nadpobudliwe, są nerwowe, często towarzyszy im bezsenność, wzmożona potliwość, często skurcz, dreszcze, zwykle tutaj dotyczy to dłoni, zwiększone łaknienie, spadek masy ciała, biegunka czy też zmiany cyklu menstruacyjnego. Jeżeli chodzi o dietę w przypadku niedoczynności bądź nadczynności tarczycy, to zapewne Państwo słyszeli o takiej substancji czy takim związku jak goitrogeny. Jest to grupa związków, które nie są zalecane w diecie osób z chorobami tarczycy. Mówimy tutaj o chorobach niedoczynność bądź nadczynność tarczycy, ponieważ mogą przyczyniać się do powstawania wola z niedoboru jodu. Produkty, składniki te występują w roślinach krzyżowych, jak warzywa kapustne, rzepakowe, w niektórych przyprawach, czy też w roślinach oleistych. I tutaj mają Państwo na slajdzie wymienione te produkty, które zawierają goitrogeny, takie jak kapusta, kalafior, brokuły, brukselka, jarmuż, rzodkiew i rzodkiewka, rzepa, botwinka, gorczyca, zatem warto tu pamiętać także o musztardzie, której głównym składnikiem jest właśnie gorczyca, chrzan, rzepak, zatem także olej, czy też rukiew wodna, paradoksalnie jedna z podobno najzdrowszych roślin.
Natomiast warto o tym pamiętać, że te goitrogeny ulegają po części rozkładowi w wyniku działania temperatury, czy też procesu w wyniku fermentacji. Dlatego też, jeżeli stosujemy w diecie te produkty, a są one bogate w różnego rodzaju składniki, m.in. przeciwutleniacze, czy indol, bądź sulforafan, które mają działanie przeciwnowotworowe, to warto pamiętać, aby ugotować je, ugotować w dużej ilości wody, najlepiej bez przykrycia, albo po prostu poddać procesowi fermentacji. I tak naprawdę nie jest to problemem, ponieważ kapusta tradycyjnie w okresie zimowym jest jedzona po procesie fermentacji, ale to spokojnie też można na przykład kisić brukselkę. Soja. Soja jako kolejny produkt, który nie jest zalecany w przypadku chorób tarczycy i rzeczywiście szczególnie ta forma fermentowana nie jest zalecana. Wynika to między innymi z tego, że może powodować wzrost właśnie TSH. Natomiast inna kwestia z soją to jest to, że jest ona ksenoestrogenem, co tak naprawdę powoduje, że w naszym organizmie jest ona w stanie w pewien sposób naśladować działanie estrogenu. I rzeczywiście badania przeprowadzone w 2015 roku wskazują na to, że w przypadku kobiet, na których prowadzono badania, były to kobiety z zespołem policystycznych jajników, część z nich także miała Hashimoto, zaobserwowano ścisłą zależność pomiędzy powstawaniem właśnie Hashimoto, choroby Hashimoto, a właśnie nadmiarem estrogenu, zwany także tak naprawdę w tym przypadku dominacją estrogenową. W związku z tym rzeczywiście osoby, które mają niedoczynność bądź nadczynność tarczycy lub też chorobę Hashimoto, powinny unikać produktów soi i produktów sojowych. Kolejne składniki. Jod i selen jako substancje, które mają wspomagać pracę tarczycy, ponieważ jod jest składnikiem T3 i T4, natomiast selen jest zawarty w enzymach, który jest odpowiedzialny za konwersję T4 do T3. O tym powiedziałam Państwu na początku prezentacji, więc myślę, że nie muszę tutaj powtarzać, o co chodzi. Rzeczywiście te składniki są warte zauważenia w diecie osób z chorobami tarczycy, ale raczej staramy się szukać źródeł naturalnych. Źródła jodu to ryby, wodorosty, tutaj na przykład kelp, mięso, mleko, jaja. Natomiast źródłami selenu naturalnym, źródłem selenu są orzechy brazylijskie, wątróbka drobiowa, mięso, jaja, fasola czy pieczarki. W przypadku selenu jest dosyć istotna pewna kwestia, ponieważ tak jak tutaj Państwo widzą, selen znajdziemy w produktach spożywczych, które mogą trafiać na nasz stół, natomiast jakby zawartość selenu w tych produktach nie jest standaryzowana. Tak jak tutaj Państwo widzicie na tym slajdzie, na tym zdjęciu z pewnej konferencji, to zawartość selenu w orzechach brazylijskich potrafi być niezmiernie różna, na poziomie od 8 aż do 220 mikrogramów na sztukę. W związku z tym tak naprawdę nie wiemy, ile my tego selenu dostarczamy, jedząc orzechy brazylijskie. Czy są to orzechy z zachodniej Brazylii, z Boliwii, czy też te bogatsze w selen, czyli na przykład wschodniej Amazonii. Dlatego też zalecenie w przypadku osób z chorobami tarczycy, aby jeść 2 orzechy brazylijskie dziennie, jakby nie do końca ma to pokrycie, ponieważ może się okazać, że tak naprawdę selenu dostarczono w minimalnym stopniu, jeżeli rzeczywiście były to orzechy właśnie na przykład z Boliwii. Natomiast jeżeli chodzi o suplementację selenu, ja na końcu jeszcze powiem Państwu o suplementacji w chorobach tarczycy, to przestrzegam przed bezmyślnym podawaniem sobie selenu w postaci kapsułek, z tego względu, że jakby norma na selen nie jest jakaś bardzo szeroka, jak tu Państwo widzą, 70 do 140 jednostek. W związku z tym należy uważać na suplementację, ponieważ zarówno niedobór, jak i nadmiar selenu jest toksyczny dla organizmu. Szczególnie na suplementację selenem powinny uważać osoby, które posiadają mutację genu BRCA1. No i inne składniki, które są ważne w diecie osób z chorobami tarczycy, mówię tu o niedoczynności i nadczynności tarczycy,
Czyli cynk, ponieważ jest składnikiem receptorów T3. Źródła w diecie to na przykład owoce morza, także orzechy brazylijskie, parmezan, orzechy laskowe, jaja, szczególnie żółtko jaja, czy też pestki dyni. Kolejnym ważnym składnikiem jest żelazo. Tak jak wspomniałam, tarczyca nie lubi niedoborów w diecie. I z drugiej strony niedoczynność tarczycy, nadczynność tarczycy najczęściej dotyczy kobiet, które zdecydowanie częściej niż mężczyźni cierpią na niedobór żelaza, czyli na niedokrwistość z niedoboru żelaza. Dlatego warto pamiętać o tym składniku w diecie. No i oczywiście źródła żelaza, tego dobrze wchłanialnego, to jest mięso, podroby, ryby, ale mamy go także w produktach roślinnych, jak te kakao, strączki, czy też zielone warzywa liściaste i orzechy. Kolejnym ważnym składnikiem jest witamina A, która jest niezbędna do produkcji TSH, czyli ona do regulacji pracy tarczycy, tak? Oraz wchłaniania jodu. Natomiast sam jod w sobie jest potrzebny do przemiany beta-karotenu w witaminę A. Jeżeli chodzi o beta-karoten, to znajdziemy go głównie w warzywach, owocach, szczególnie te o intensywnym zabarwieniu, natomiast witaminę A w produktach tłuszczowych typu masło, oleje. Kolejne witaminy, witamina B2, niezbędna do wydzielania hormonów tarczycy, znajdziemy witaminkę B2 w mięsie, wątróbce, w drożdżach piekarniczych, w jajach, w nabiale czy też w strączkach. B6, niezbędna w procesie metabolizmu, a w przypadku osób z niedoczynnością tarczycy, nadczynnością tarczycy mamy zaburzoną przemianę, w związku z tym warto pamiętać o tej witaminie w diecie. Znajdziemy ją w mięsach, rybach, owocach, warzywach, strączkach czy orzechach. Kolejna witamina B12, znowu witamina, która jest także odpowiedzialna za niedokrwistość. W związku z tym warto pamiętać o niej w diecie, natomiast uwaga, bo jej nadmiar może zaburzać pracę tarczycy. I źródła w diecie to tylko i wyłącznie produkty pochodzenia zwierzęcego, czyli mięso, ryby, jaja, mleko i nabiał. B12 możemy znaleźć w produktach pochodzenia roślinnego, na przykład w algach, ale należy pamiętać o tym, że B12 jest witaminą produkowaną przez drobnoustroje, więc musiałaby to być algi, które są hodowane w warunkach naturalnych. No i witamina C, która sama w sobie wspomaga przyswajanie żelaza i cynku, no a skoro żelazo i cynk są ważne w diecie osób z niedoczynnością tarczycy, no to wiadomo, że witamina C także. Kolejną rzeczą jest to, że witamina C jest bardzo silnym przeciwutleniaczem, więc będzie też szczególnie zalecana w chorobie autoimmunizacyjnej, czyli na przykład w chorobie Gravesa Besedowa czy Hashimoto. Witaminę C znajdziemy oczywiście w warzywach i w owocach. No i witamina E, która jest niezbędna do produkcji TSH i wchłaniania jodu. I tutaj znajdziemy tą witaminkę przede wszystkim w tłuszczach, w nasionach czy też w orzechach, czyli w produktach oleistych. Tym samym tak naprawdę skończyłam kwestię dotyczącą niedoczynności i nadczynności tarczycy, a dokładnie wybranych składników, na które trzeba uważać w diecie, bądź o których trzeba pamiętać w diecie właśnie w przypadku tych chorób tarczycy. Nie poruszyłam kwestii podstawowych, czyli kwestii nawodnienia, regularności posiłków, niepodjadania między posiłkami, natomiast to są rzeczy podstawowe, na które tak naprawdę nie mamy czasu tutaj, żeby tłumaczyć, w związku z tym powiedziałam Państwu te najważniejsze kwestie. Przejdę teraz do trochę innej choroby, też związanej z tarczycą. Natomiast choroba, o której powiem, jest chorobą bardziej jakby podstępną od samej zwykłej niedoczynności bądź nadczynności tarczycy. Jest to choroba autoimmunologiczna, choroba Hashimoto. Tak jak wspomniałam, jest to bardzo podstępna choroba. Osoby chore na Hashimoto mają okresy, kiedy czują się dobrze, okresy, kiedy czują się naprawdę kiepsko i okresy, kiedy no, można powiedzieć, że czują się znośnie. Hashimoto nie jest tylko i wyłącznie chorobą tarczycy, jest chorobą całego organizmu, ponieważ jest chorobą autoimmunizacyjną, czyli jest po prostu chorobą układu odpornościowego naszego organizmu. Co więcej, w chorobie Hashimoto mamy do czynienia z innymi także zaburzeniami, czyli na przykład zaburzeniami glikemii, z insulinoopornością. Mogą się pojawić inne choroby autoimmunizacyjne, na przykład bardzo często celiakia albo RZS, czyli reumatoidalne zapalenie stawów. Bardzo często Hashimoto towarzyszy kobietom z zaburzeniami hormonalnymi, czyli na przykład z chorobą PCOS.
Choroba Hashimoto. Choroba Hashimoto jest chorobą układu immunologicznego, tak jak już powiedziałam, i polega na produkcji przez organizm przeciwciał przeciwko peroksydazie tarczycowej i tyreoglobulinie. To finalnie doprowadza do stopniowego, do zaniku tarczycy, chociaż tak naprawdę ten proces jest stopniowy. Powoduje to, że bardzo często osoby z Hashimoto przez lata chodzą niezdiagnozowane albo przez lata nie mają żadnych objawów związanych z tą chorobą. Jakie są przyczyny rozwoju tej choroby? Jakby do końca nie są one poznane. Natomiast można je podzielić na trzy grupy. Czynniki środowiskowe, czyli przewlekły bądź nagły stres, przewlekłe infekcje, czy to wirusowe, czy to bakteryjne, palenie papierosów, czy też zatrucie, obecność w organizmie metali ciężkich, albo po prostu dysbioza jelitowa. Inne czynniki to czynniki żywieniowe i tutaj przede wszystkim mówi się o niedoborze selenu i nadmiaru jodu, natomiast mówi się także o tym, że niedobór witaminy D3 może powodować także rozwój choroby autoimmunizacyjnej, w tym przypadku Hashimoto, albo po prostu obecność innych chorób autoimmunizacyjnych, czyli tutaj w tym przypadku bardzo często choroba typu celiakia. Hashimoto ma podobne objawy jak w przypadku niedoczynności tarczycy, natomiast mogą te objawy być po prostu często bardziej intensywne. Trudniej też się jakby z nimi walczy. Czyli tutaj mogą być takie objawy właśnie jak nadmierna masa ciała, jak uczucie zmęczenia, depresja, jak problemy z pamięcią, jak sucha skóra, bezpłodność, czy też zaparcia, a także wypadanie włosów, albo nawet kwestia przerzedzenia brwi, a tak dokładnie te takich końcówek brwi, to może świadczyć także o chorobie Hashimoto. Objawów jest dużo więcej niż wymieniłam, ale mają Państwo je także na slajdzie. Poza tym jest ich jeszcze tak naprawdę kilka. Warto pamiętać o tym, że Hashimoto może przebiegać przez lata bez żadnych objawów. Co więcej, my standardowo, robiąc badania diagnostyczne, sprawdzamy tarczycę. Najczęściej robi się oznaczenie poziomu TSH, FT3, FT4 i one przez naprawdę wiele, wiele lat przy chorobie Hashimoto mogą być w normie. A tak jak macie Państwo tutaj na tym slajdzie także, niedoczynność tarczycy rzeczywiście występuje w chorobie Hashimoto, ale jest skutkiem tej choroby, a nie przyczyną. Czyli osoby, które mają Hashimoto, nie muszą mieć niedoczynności tarczycy, przynajmniej w tym początkowym etapie. Finalnie tak, bo finalnie, tak jak już wspomniałam, choroba autoimmunizacyjna w tym przypadku doprowadza do zaniku komórek tarczycy, więc finalnie pojawi się niedoczynność tarczycy. Natomiast Hashimoto może pojawić się dużo, dużo wcześniej, więc samo oznaczenie TSH, FT3, FT4 niewiele nam powie. Tutaj warto sprawdzić inne poziomy, czyli na przykład zrobić poziom anty-TPO, czy po prostu sprawdzić to poprzez USG tarczycy. Tak naprawdę, tak jak macie tu Państwo też na slajdzie, niski poziom hormonów tarczycy, czyli już w przypadku, kiedy mamy do czynienia z niedoczynnością z wyniku Hashimoto, zaburza pracę naszego organizmu naprawdę na wielu, wielu poziomach. Zaburzenia pracy układu pokarmowego, układu nerwowego, układu rozrodczego, no, naprawdę bardzo dużo problemów generuje choroba tarczycy, w tym przypadku Hashimoto. Wsparcie tarczycy przy Hashimoto. Co robić? Przede wszystkim znowu należy pamiętać o zbilansowanej i różnorodnej diecie. Tutaj może być to problematyczne, ponieważ za chwilę przejdę do produktów, które należałoby ograniczyć, bądź w niektórych przypadkach nawet wyeliminować, więc ta różnorodność diety jest tutaj trudniejsza. Rzeczywiście czasami warto wprowadzić suplementację, o tym też powiem na końcu dzisiejszego spotkania. Farmakologię, jeżeli mamy do czynienia już z niedoczynnością tarczycy, to dostajemy lewotyroksynę. Aktywność fizyczna wspiera tarczycę, natomiast jeżeli nie jest ona zbyt intensywna, czyli ona może nam pomóc, bo między innymi pomoże nam na przykład w redukcji masy ciała, ale nie może być zbyt intensywna, czyli lekkie, umiarkowane treningi, maksymalnie godzina do 3 razy w tygodniu. Styl życia, zmiana, jeżeli jest możliwa, czyli jeżeli jest możliwe ograniczenie stresu, prowadzenie relaksu. Jeżeli pracują Państwo na 3 zmiany, warto pomyśleć o zmianie, tak? Czyli przejść na przykład na jedną bądź dwuzmianowy styl pracy. No i odpowiednia ilość snu w odpowiednich porach i odpowiednia jakość tego snu. I tutaj zalecane jest 8 godzin dziennie, z tym, że osoby z Hashimoto raczej ze snem nie mają problemu, bo są to osoby, które rzeczywiście czują zmęczenie bardzo często. Idziemy do produktów, które są zalecane bądź przeciwwskazane w diecie osób z chorobą Hashimoto.
Jod. Z suplementacją trzeba mocno uważać, ponieważ jest to bardzo reaktywny pierwiastek i tak naprawdę udowodniono, że może on tak podnosić poziom przeciwciał, czyli podnosić po prostu anty-TPO. Zwiększa też stopień nacieków limfocytarnych i tak naprawdę doprowadza do jakby intensywniejszego czasami albo szybszego rozwoju choroby Hashimoto. Między innymi wynika to z tego, że jod jakby generuje pracę wolnych rodników, czyli jakby stymuluje je do pracy. Natomiast oczywiście jakby ta większa praca wolnych rodników w tym przypadku nie do końca jest jakby wskazana czy korzystna, ponieważ zwiększa to stres oksydacyjny, w konsekwencji także uszkadzając komórki tarczycy. Kolejna rzecz to kwestia tego, że nadmiar jodu może nasilać autoagresję na tarczyce. W związku z tym należy zwrócić uwagę na występowanie w diecie takich produktów jak morszczyn pęcherzykowaty, który jest naturalnym źródłem jodu i tutaj rzeczywiście ja go znajduję czasami w produktach odchudzających, kelp czy spirulina i chlorella. Warzywa psiankowate, na ten temat chyba Państwo słyszeli. Ja tu trochę obalę mit związany z tym, że psiankowate są bardzo mocno zalecane w Hashimoto. Rzeczywiście nie są wskazane, natomiast udowodniono, że jakby ich wpływ na poziom anty-TPO nie jest wcale jakiś bardzo istotny. Zdecydowanie jakby większy wpływ mają inne produkty, o których powiem za chwilę. Psiankowate tutaj mają Państwo do grupy tej zaliczamy ziemniaki, pomidory, paprykę, bakłażan, jagody goi, miechunkę, pieprz kajęczy, ziele angielskie i tytoń. One nie są wskazane ze względu na obecność glikoalkaloidów, czyli tych takich naturalnych pestycydów, które stymulują na przykład odpornościowe do walki. I tutaj mamy na przykład solaninę, tomatynę i kapsaicynę. Sama kapsaicyna w sobie jest na przykład wskazana w chorobach nowotworowych jako bardzo fajna substancja przeciwutleniająca. Ale mamy tu także lektyny i kalcytriol. One mogą mieć negatywny wpływ na pracę układu odpornościowego, ponieważ mogą generować stany zapalne. Tutaj szczególnie mocno udowodniono jakby działanie ich w przypadku RZS, tak? Jako taki składnik, który jakby zwiększa sztywność stawów. Natomiast ogólnie rzecz biorąc lektyny są jakby, może nie winowajcą, ale są obwiniane o to, że upośledzają pracę jelit. Natomiast jeżeli chodzi o lektyny, to wcale nie psianki zawierają ich bardzo dużo, bo najwięcej lektyn mamy w pszenicy. Mamy w pszenicy czy w fasoli kidnej, więc to te produkty powinny jakby być w pierwszej roli wyeliminowane, niekoniecznie psiankowate i niekoniecznie w sezonie, tak? Czyli na przykład teraz nie mamy sezonu pomidorowego, ale sezon pomidorowy jest w okresie letnim. Natomiast z drugiej strony psianki i tutaj na przykład pomidory są bogate w potas, tak? Który także jest bardzo ważny w diecie, bo znowu musimy pamiętać o tym, że tarczyca nie lubi niedoborów. Kolejna rzecz to są to produkty bogate w skrobi oporną, na przykład ziemniaki, które są znowu pożywką dla bakterii jelitowych, a znowu dysbioza jelitowa doprowadza do rozwoju chorób tarczycy. Warto natomiast pamiętać o tym, że możemy w pewien sposób działać na te produkty, na te składniki, które są dla nas niekorzystne, czyli możemy zmniejszać to toksyczne działanie glikoalkaloidów poprzez wybieranie produktów dojrzałych. Możemy z drugiej strony poddawać je obróbce termicznej. Tutaj szczególnie tomatyna, my się jej praktycznie pozbywamy w procesie gotowania. Jeżeli chodzi o solaninę, to proces gotowania jej nie usuwa, natomiast warto nie wybierać właśnie produktów zielonych, a tutaj szczególnie ziemniaków, a jeżeli już, to staramy się naprawdę bardzo jakby mocno je odkrajać. Kolejnym produktem jest gluten i on rzeczywiście jest mocno niezalecany w diecie osób chorych na Hashimoto i ja też bardzo często go eliminuję w diecie tych właśnie osób. Między innymi wynika to z tego, że bardzo często występuje zależność Hashimoto celiakia i odwrotnie, to jest jedna rzecz. Natomiast kolejna rzecz to są konkretne wyniki badań, czyli dieta bezglutenowa zmniejszała jakby wydzielanie zonuliny w jelitach, w konsekwencji doprowadzała do jakby większej szczelności jelit, bo zonulina ma takie właściwości, które powoduje rozszczelnienie bariery jelitowej. Jeżeli bariera jelitowa jest rozszczelniona, to przez nasz organizm, przez jelita przechodzi do organizmu dużo substancji toksycznych, które są obce dla naszego organizmu i organizm zaczyna z nimi walczyć. Skoro mamy i tak nadwrażliwość układu odpornościowego, to jakby stymulacja dodatkowa jeszcze toksynami doprowadza, że tak naprawdę nasz organizm jest w permanentnym stanie zapalnym.
więc nie jest zalecany. I tutaj mamy konkretne wyniki badań. Tak? Przede wszystkim kwestia tego, że rzeczywiście u osób z niedoczynnością tarczycy, które stosowały większe dawki lewotyroksyny, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia celiaki. I tutaj większa dawka lewotyroksyny to jest Letrox, Eutyrox na poziomie 125 i wyżej, więc powiem, że dosyć często się to zdarza. Inna kwestia zależności i problemów z tarczycą i z jelitami to jest kwestia tego, że rzeczywiście osoby, które mają niedoczynność tarczycy czy Hashimoto, często nie tolerują laktozy, a w konsekwencji też, czy jakby w odpowiedzi na to, należy także im więcej podawać lewotyroksyny, więc proszę zobaczyć, czy kółko się zamyka, tak? Nietolerancja laktozy, większe dawki lewotyroksyny i większa jakby nietolerancja także glutenu. I tutaj te wyniki, te badania potwierdzono u blisko 76% pacjentek. W związku z tym, jak powinna wyglądać dieta? Przede wszystkim musi być indywidualna. Nie znajdą Państwo rozwiązania w internecie niestety. Dieta musi być indywidualna, bo to, o czym ja tutaj powiedziałam, to nie dotyczy każdego przypadku. Nie wszystkim od razu wyeliminujemy wszystko z diety, bo może nie być takiej potrzeby. A z drugiej strony muszą Państwo pamiętać, że eliminacja niesie za sobą konsekwencje wprowadzenia w to miejsce produktu, który nam uzupełni niedobory, bo tarczyca nie lubi niedoborów. Musi być dietą, która będzie przeciwzapalna, może być dietą eliminacyjną, dieta nieprzetworzona, bogata w inulinę jako pożywka dla drobnoustrojów, bez soi i lektyn, czyli między innymi tutaj pszenicy, bogata w ryby morskie, może być także oczywiście mięso, ale źródło powinno być sprawdzone, uwaga na zbyt duże ilości drobiu ze względu na zawartość hormonów, bogata w warzywa, szczególnie tutaj sięgamy po warzywa zielone, z udziałem kurkumy i imbiru jako składników bardzo, bardzo bogatych w substancje przeciwutleniające, urozmaicona i dieta, która będzie dbała o naszą wątrobę, o nasze jelita i o nasze nerki. Nietolerancje, czyli dieta eliminacyjna. No i wychodzi na to, że tak naprawdę diety osoby z Hashimoto powinny sięgnąć po dietę eliminacyjną. Oczywiście najlepiej potwierdzić to testami na nietolerancje IgG zależne, a i takie testy można standardowo wykonać w wielu miejscach. Natomiast wyniki badań rzeczywiście wskazują, że osoby z Hashimoto mają bardzo częste nietolerancje. Proszę zobaczyć, że blisko 92% nie toleruje pszenicy, tak? 84% jaja kurze, czy to żółtko, czy białko. Częściej jednak jest to białko jaja kurzego. 66% drożdże, 66% mleko i nie chodzi tu tylko w tym wypadku o laktozę, tylko w przypadku nietolerancji IgG zależnych chodzi o białka mleka, więc nie wystarczy sięgać po mleko bez laktozy czy produkty nabiałowe bez laktozy, bo tam białka mleka dalej występują. Czy też niecałe 50% gluten. Hashimoto wymaga odpowiedniego procesu trawienia. Żeby wchłonąć wszystko jak należy, to najpierw musimy zadbać o trawienie. Przede wszystkim odpowiednio rozdrabniać pokarm, dokładnie przeżuwać, starać się skupić na spożywaniu posiłku, nawadniać się w ciągu dnia przed, po, ale nie w trakcie posiłku, zadbać o stan języka i pełne uzębienie, co jest ważne w procesie trawienia, pracować nad oddechem, bo tak jak powiedziałam, osoby z chorobami tarczycy mają spłycony oddech, co zaburza proces trawienia, czyli staramy się jakby uwalniać przeponę i są ku temu pewnego rodzaju techniki. Staramy się sięgać po produkty jak najmniej przetworzone, produkty czy potrawy, które mają smaki gorzki, ostry, kwaśny, słony, będą stymulować proces trawienia. Możemy stosować gorzkie zioła. W diecie staramy się stosować przyprawy, szczególnie przyprawy ziołowe, bo one nie tylko poprawiają trawienie, ale zawierają przeciwutleniacze. Możemy stosować krople żołądkowe, miętowe, ocet jabłkowy w diecie, czy też czasami, jeżeli rzeczywiście z tym jest duży problem, sięgać po substancje, które zawierają enzymy, czyli tutaj na przykład beta i NaHCL z pepsyną, typowo do posiłków białkowo-tłuszczowych. Zadbać o wątrobę, czyli tak naprawdę wszystkie witaminy z grupy B, praktycznie witamina A, ale także witamina C oraz K. Inozytol, który jest prekursorem TSH, ale także zmniejsza hiperinsulinemię i rzeczywiście jest często stosowany w przypadku osób z insulinoopornością. Lecytyna czy cholina, które na przykład same naturalnie występują w jajkach, ale one nam regulują lipidogram, czyli cholesterol, LDL, HDL i trójglicerydy.
zadbać o selen i cynk w diecie, o siarkę organiczną. Można prowadzić do diety ostropest plamisty, antyoksydanty omega-3. Bardzo fajnym produktem jest rokitnik. Można stosować tutaj w formie takiego jakby musu, ale też olej z rokitnika, kwas alfa-liponowy, odpowiednia ilość snu, relaks. Pamiętajmy, wątroba regeneruje się w nocy. Umiarkowany wysiłek fizyczny, czy też dieta bogata w warzywa i kiszonki. Zadbajmy także o jelita, o czym już wspomniałam, więc staramy się ograniczyć, bądź w zależności od tego, jak wyjdą wyniki nietolerancji pokarmowych, usunąć produkty takie jak gluten, nabiał, czyli nie tylko mówimy tu o mleku krowim, kukurydze, drożdże, soję czy cukier, chociaż cukier tak naprawdę do eliminacji przy większości problemów. Unikamy alkoholu i leków. Warto przeprowadzić testy i sprawdzić, czy nie posiadamy pasożytów, bo pasożyty będą u nas generować niedobory, będą też generować stany zapalne, więc no, w przypadku chorób tarczycy, Hashimoto, będzie to jakby nasilało objawy. Staramy się uzupełnić niedobory bakterii, które są dla nas pożyteczne, tutaj z rodzaju Bifidobacterium i Lactobacillus. Prebiotyki w diecie, wystarczy spożywać odpowiedniej ilości owoców i warzyw i prebiotyków będzie dużo. Błonnik rozpuszczalny, tutaj także warzywa, owoce, czy L-glutamina, którą można wprowadzić w formie suplementacji, która wpływa na jakby regenerację, odmłodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego. No i na koniec jeszcze, jak już wspomniałam Państwu, powiem 2-3 słowa o suplementacji. Tutaj wymieniłam suplementację, która najczęściej jest stosowana w przypadku niedoczynności tarczycy, nadczynności bądź choroby Hashimoto. Tylko uprzedzam, nie sięgamy po suplementację typu na slajdzie mam to, więc wszystkie sobie idę kupić do sklepu czy do apteki. Nie, z tego względu, że mogą Państwo przestymulować organizm. Poza tym, jeżeli biorą Państwo do tego jeszcze jakieś leki i do tego dojdą jeszcze suplementy i jest z tego więcej, nie wiem, niż 5 opakowań dziennie, to już w tym momencie Państwo powinni sobie usiąść i rozpisać dokładnie, kiedy jaki suplement przyjmować. Z tego względu, że mogą Państwo połykać mnóstwo kapsułek, które nie będą przynosić Państwu żadnych korzyści. Witamina D, jak najbardziej, z tego względu, że bardzo często nawet osoby zdrowe posiadają niedobory. Natomiast warto dbać o to, żeby ten poziom był na poziomie powyżej 50 nanogramów na mililitr. Selen, tu już o nim powiedziałam, zalecana jest dawka 100 do 200 mikrogramów. Natomiast uwaga, niezbyt często, więc jeżeli już sięgamy po taką suplementację, to 2-3 miesiące, 2 razy w roku. Cynk 30 mg, omega-3 do 1000 mg, żelazo, najczęściej, jeżeli jest oczywiście taka konieczność, do 30 mg i tutaj jest główna uwaga, z dala od wapnia i magnezu. Magnez fajnie się przyswaja w formie jabłczanu bądź cytrynianu. Magnez ma działanie uspokajające, więc zalecane jest jego przyjmowanie wieczorem. Uwaga, nie wolno jakby zbyt często suplementować też magnezu, nie przesadzać z nim, bo on może neutralizować kwas solny, więc zaburza nam proces trawienia. B-kompleks raczej przed południem, bo mają działanie pobudzające i probiotyki. Warto także oczywiście pamiętać przy suplementacji witamin, składników mineralnych o przyjmowanym w tym przypadku leku bardzo często, czyli Letrox bądź Eutyrox jest najczęściej podawany i starać się odsunąć suplementację od właśnie L-tyroksyny. Tak jak powiedziałam, z suplementacją trzeba mocno uważać. Jeżeli chcą Państwo, żeby ona przyniosła pozytywne skutki, warto sobie zweryfikować, co suplementujemy, w którym czasie, nie wszystko naraz, poustalać sobie to najlepiej z dietetykiem bądź z lekarzem. I na samym końcu chciałam Państwu bardzo podziękować za to, że spędzili ze mną Państwo tą chwilę podczas tego wykładu. Mam nadzieję, że przedstawiłam Państwu zagadnienia, które w pewien sposób rozjaśniły pewne wątpliwości. Tak jak powiedziałam, w przypadku chorób tarczycy zaleceń jest bardzo dużo i to jest tak naprawdę tylko jakby niewielki ułamek tego, co się dzieje i jakie są zalecenia. Starałam się wybrać dla Państwa te rzeczy, z którymi są największe jakby wątpliwości. I mam nadzieję, że dzięki temu je rozwiałam. Chciałam bardzo Państwu podziękować za to spotkanie. Sądzę, że nie jest to ostatnie spotkanie. I korzystając z tego, że widzimy się w grudniu przed świętami, chciałam Państwu życzyć przede wszystkim zdrowych i spokojnych świąt. Dziękuję.